Im wystarczy plus 5, oczywiście wysoka wilgotność jakieś 70%, 80% to świetnie więc e, nawet w niskich temperaturach, dla nas niskich e, kleszcze już mogą być aktywne. Czują temperaturę i wydychanie dwutlenku węgla. Ta zawartość dwutlenku węgla jest dla nich bardzo istotna i jakby to jest tym, co im najładniej pachnie, jak coś idzie do zjedzenia. Nie panikujemy wyciągamy kleszcza, dezynfekujemy. Koniec. Czyli nie jedziemy na sor? Nie, no na serze to nas mogą wyśmiać nawet. Jeżeli posmarujemy go czymś, to odcinamy mu dopływ powietrza. Kleszcz się dusi. Zwymiotuje. Zwymiotuje i wychodzi. A nam chodzi o to, żeby nie zwymiotował, mhm. dlatego że wszystkie właśnie wirusy, bakterie przenoszą się z kleszcza na ludzi w czasie wymiotowania. Mechanizm przekazywania przez kleszcza boreliozy człowiekowi jest dość długi i zajmuje od 24 do 48, czasami w niektórych wypadkach 72 godzin. Wiele osób uważa, że ta borelioza jest niewyleczalna, bo coś zostaje. Dzisiaj mamy dużo większą świadomość boreliozy. Dostęp do badań. Ich poryoza jest wykrywalna dużo szybciej niż 20 lat temu i naprawdę jest to choroba wyleczalna. Cześć, witajcie w Bunkrze Nauki. Ja nazywam się Natalia Schmidt Polończyk, czyli doktorka, tutorka i bardzo miło mnie dzisiaj gościć Annę Wierzbicką, doktor nauk leśnych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, rzeczniczkę i popularyzatorkę nauki. Cześć Aniu. Cześć. Słuchaj, idealny moment, bo wiosna już u nas na dobre zagościła, a wraz z nią sezon na kleszcze, więc jest to idealny moment, żeby o tych kleszczach porozmawiać. Powiedz mi proszę, co my wiemy o tych ośmionożnych pajęczakach? Ile ich jest? Ile jest gatunków? Co lubią? Gdzie żyją? W Polsce na szczęście tylko 19, na razie. Ehm, tak zwane kleszcze miękkie i twarde. Miękkie, czyli obrzeszki. Bardzo znane z Krakowa. Jest jeden opisany gatunek obrzeżków z Krakowa, Argus polonicus. Czyli mamy krakowskiego kleszcza. E, tak. Świetnie. E, który atakuje najczęściej panów, którzy e, grają hymn na wieży mariackiej. Przepraszam, jak to jest możliwe? No te kleszcze miękkie, one są kleszczami gniazdowymi, to znaczy żyją sobie w gniazdach ptaków. Gołębi najczęściej, bo drugi się nazywa obrzeżek gołębi, i one przechodzą z rodziców na dzieci, idą się najeść, spać do między patyczki, potem znowu na ptaka się najeść i z powrotem. No i czasami, jak nie ma gołębi i są bardzo głodne, to wchodzą na ludzi. Mm -hmm. Świetnie. Dobrze, a powiedz mi, no właśnie, bo tak zaskoczyłaś mnie tym, że tak wysoko może być kleszcz i pamiętam i wiem, że jest taka opinia, że obawiamy się kleszczy, zwłaszcza na spacerach leśnych, że one spadną nam z drzewa. Nie, bo to inne kleszcze. Mhm. Znaczy oczywiście jest jakieś mikro prawdopodobieństwo, że będziemy szli spacerem w lesie i będzie leciał nad nami jakiś ptak i spadnie z niego kleszcz i spadnie nam na środek głowy. Mhm. Oczywiście. Kleszcz, Ale szansa jest ultra mała. Tak, ultra mała. A te kleszcze, które nas atakują na co dzień, czyli kleszcz pospolity i kleszcz członkowy, one zupełnie inaczej żyją. To są takie kleszcze, które spędzają większość czasu w glebie. E, po prostu zagrzebują się w ziemi między liśćmi, ściółką w lesie. No i jak są głodne, to wychodzą szukać pożywienia w taki sposób, że zaczajają się jak się mówi, polują z zasiadki, czyli e, zaczajają się i jak przechodzi coś, co może być obiadem, nie wiem, mysz, y, lis, zając, człowiek, to po prostu tak spadają, bo nawet nie skaczą, tak? Spadają na, na to zwierzę. E, no więc one jak z, wychodzą z ziemi, to za wysoko nie wejdą. No i e, badania były robione. Metr, metr dwadzieścia to maksymalnie wchodzą. Więc tak naprawdę to do wysokości kolan najczęściej jak dorosłego człowieka kleszcz potrafi wejść. Czyli kleszcze możemy spodziewać się na trawach i na niskich roślinach najczęściej. Tak. A gdzie one przebywają? Wiemy, że możemy spotkać je w lesie. Pewnie na łące. Gdzie jeszcze? No, raczej nie spotkamy ich tutaj w kopalni. Mhm. Ale w... No chyba, że ktoś z nas przyniósł. Tak, albo macie myszki, albo szczurki. Mhm. To tego nie wiem. Mhm. To jak macie, to tak też mogą być. Ale tak naprawdę wszędzie tam, gdzie są rośliny i zwierzęta i gdzie jest trochę gleby. Więc i w mieście, w parku, ale też na trawniku, w ogródkach działkowych, oczywiście w lesie, oczywiście na łąkach, na polach. Tyle, że są środowiska, gdzie jest ich więcej i gdzie jest ich mniej. Ale bardzo trudno o miejsca wolne od kleszczy. Czy w naszych ogrodach też będą kleszcze, na przykład w Tujach? Mm, tak, dlatego że, mimo że nie bardzo ptaki chcą tam gniazdować, to jednak pewne zwierzęta tam tędy przechodzą. Tak? I to będzie powodowało, że kleszcze będą tam mogły zostać zostawione. Potem się przeobrażać i e, szukać e, pożywienia. E, oczywiście bardziej będą tam, gdzie będą rośliny takie natywne, nie tyle z powodu roślin, tylko z tego, że różne zwierzęta przychodzą je jeść. Mhm. Tak? A kleszcze, ponieważ mają krótkie nóżki, to przemieszczają się na swoich żywicielach, czyli na większych zwierzętach. Mhm. Jak, jaki klimat, jaką pogodę ma, lubią kleszcze, co sprzyja ich e, populacji? Ciepło i wilgotność. Ciepło i wilgotność. Tak, tylko że jak myślimy ciepło i wilgotno, to myślimy tropika, tropiki plus 30 i 90% mm -hmm. wilgotności. Kleszcze nie są aż tak wybredne. Im wystarczy plus 5, mm, oczywiście wysoka wilgotność jakieś 70%, 80% to świetnie. Więc e, nawet w niskich temperaturach, dla nas niskich, e, kleszcze już mogą być aktywne. Czyli chcesz powiedzieć, że nasze kleszcze obudziły się, jest szansa, że obudziły się już w lutym, bo już wtedy mieliśmy dodatnie temperatury. Tak. No. Jak tylko nie mam rozu, to kleszcze już są aktywne i to bardzo często widać potem w mediach społecznościowych, jak ludzie, którzy mają psy, wychodzą z nimi na spacery. Bo właśnie wyszło słońce, jest troszeczkę lepsza pogoda, to pójdziemy kawałek dalej, pójdziemy na rzekę i kleszcze łąkowe, które budzą się w niższych temperaturach zaczynają chodzić po tych zwierzętach i zaczyna się panika. Mm -hmm. Powiedziałeś, że kleszcze. Tak jakby zrzucają się z roślin na swojego żywiciela, czyli mysz, lis, sarna, człowiek. Jak to się dzieje? W sensie skąd kleszcze wiedzą, że akurat ten żywiciel jest w pobliżu? Kleszcze nie mają wzroku? Mało wybredne są. Potrafią też na przykład wypić krew jaszczurki. Tak? Wszystko, mhm. co ma krew, jest dobre. Tak, tak, ale właśnie pytam o ten zmysł rozpoznawczy. Mhm. Czy to jest wzrok? Wzrok nie. nie. Węch. Mniej, znaczy to są takie organy, on nazywają je organami halera, bo one tak naprawdę, owszem, czują zapach, czyli zapach potu na przykład, ale także bardzo istotne jest to, że czują temperaturę i wydychanie dwutlenku węgla. Ta zawartość dwutlenku węgla jest dla nich bardzo istotna i jakby to jest tym, co im najładniej pachnie, jak coś idzie do zjedzenia. Okej. Okay. A czy może być tak, bo y, pewnie się ze mną zgodzisz, przynajmniej takie są moje obserwacje, że są osoby, które są bardzo smakują kleszczą. A są osoby takie jak ja, gdzie no jak musi to skorzysta. I jak to, i, i na czym to, czy jest jakaś analogia, czy jest jakaś korelacja, czy to jest właśnie y, zapach, y, nie wiem, pot, czy ten dwutlenek węgla, ilość tego dwutlenku węgla? Na pewno dwutlenek węgla. To jest podstawowe, szczególnie, że czasami jak jesteś w lesie i chcesz złapać dużo kleszczy, to po prostu suchy lód wrzucasz na płachtę i idziesz z płachtą przez las i one same wskakują. E, ale tak zastanawialiśmy się kiedyś nad tym i zrobiliśmy takie badania, do których wzięliśmy kobiety i mężczyzn w różnym wieku, Moich studentów i kolegów, i też osoby, które mówiły, że nigdy nie przynoszą kleszczy, i takie, które mówiły, że o, ja to z jednego wyjścia do lasu to 10. Mm -hmm. e, I co ciekawe, ci, którzy mówili, że nigdy nie przynoszą kleszczy, w doświadczeniu także je łapali i byli bardzo zdziwieni, przecież ja nigdy nie miałem kleszcza. No? Przecież mm -hmm. 30 lat pracuję w lesie, a nigdy nie miałem kleszcza. E, co wyszło istotne statystycznie, to na kobietach było więcej kleszczy niż na mężczyznach. Tutaj przemiana materii, tak, różne też. My mamy zmianę temperatury bardzo często w ciągu miesiąca, i tutaj też to podwyższenie temperatury. Zresztą też dlatego kleszcze częściej są na dzieciach, tak? bo dzieci też są zazwyczaj trochę cieplejsze i mają wyższą przemianę materii. A poza tym to głównie to, jak szybko się poruszamy. Ja rzeczywiście szybko chodzę. Mm, to... Bo te osoby, które się szybko poruszają i te aktywności, które wykonujemy szybko, bo my też badaliśmy, przy jakich aktywnościach najwięcej kleszcze na nas wpada, to kleszcze w naszych warunkach to takie zbieranie grzybów i zbieranie jagód. Żebyś idziesz dwa kroki, przystajesz, idziesz, przystajesz i robisz wolne ruchy. Bo wtedy, jak klesz się dostanie na twoje nogi, to ma czas po ubraniu czy po twojej skórze się przemieścić. Jak biegniesz, jak chodzisz szybko, to po prostu go zrzucisz, zanim on się zdąży wbić. Mm -hmm. Czy jest coś takiego jak sezon na kleszcza? To znaczy, czy są miesiące, w których jesteśmy bardziej narażeni na ugryzienie kleszczy? I z czego to wynika, jeżeli takie są? Kiedyś były. Kiedyś były? E, tak. Jeszcze 10 lat temu mówiliśmy, że maj i wrzesień to są no jest czas, kiedy tak. jest najwięcej kleszczy. A w maju to już wybitnie. Każdy kleszczolok po prostu w maju do lasu i, i zbierać kleszcze do badań e, – Teraz już trudno o coś takiego, dlatego że w styczniu jest plus 12 i wilgotno, i naprawdę można znaleźć dużo kleszczy. Nawet stadia rozwojowe, które kiedyś też mówiło się, że wczesną wiosną mamy larwy, a na jesień to będą same dorosłe, teraz to jest bardzo wymieszane, dlatego że przyspieszają lub zwalniają w zależności od wilgotności cykle rozwojowe kleszczy. I tu bardzo mocno widać wpływ zmian klimatycznych. Pewnie dalej wiosna, w tym roku mamy wczesną wiosnę, więc pewnie kwiecień będzie taki silniejszy od maja, ale ten maj zawsze jest takim miesiącem, kiedy bardzo dużo jest kleszczy w środowisku, bardzo dużo kleszczy szuka jedzenia. W następnych miesiącach jest to zależne bardzo mocno od wilgotności przede wszystkim, bo jest ciepło, ale to czy pada, jest wilgotno, warunkuje, czy kleszcze są aktywne, czy śpią. Bardzo ciekawe są stadia rozwoju kleszczy i one, żeby przepotwarzyć się w kolejną formę, potrzebują krwi. Moje pytanko: ile kleszczy jest w stanie przetrwać bez krwi i które stadia są dla nas najniebezpieczniejsze? Bo samica kleszcza może złożyć 5000 jaj, z czego pewnie kilkanaście yy, przeżyje i może rozwijać się dalej. Jak to jest? To jest tak, każde stadium kleszcza może być groźne, dlatego że każde może przynosić choroby. Mhm. Większe kleszcze łatwiej zauważyć i łatwiej wyciągnąć, mniejsze trudniej. Mamy trzy stadia. Larwę, która jest maleńka, ma mniej niż milimetr, jest taka biało-szara i tak naprawdę ja widzę ją na skórze dopiero jak mi się wbija. Czyli ona jest w stanie się wbić? Tak, larwa. Jest w stanie się wbić mhm. w, w człowieka. I też może przenosić choroby. Jaki to jest mechanizm, to jeszcze może później opowiem. Potem mhm. mamy nimfę, o którą ja mówię, nastolatek kleszczowy, mhm. która ma półtora milimetra, jest taką małym ziarenkiem maku i one najczęściej pasożytują na ludziach i najczęściej na sobie znajdujemy. Mhm. I też najwięcej badań mamy na temat przenoszenia przez kleszcze chorób właśnie dla nim, dlatego że są największym zagrożeniem dla ludzi. I potem mamy te duże kleszcze, które wyglądają jak ten pluszak, tak, czyli takie brązowo-czarno-rude lub czerwone. Czy to jest samica? Takie, e, tak, to jest samica, przynajmniej tak powinno być. Tak powinno być, przez to, e, że jest kolorowa. Tak. Mhm. E, i to jest ładnie widoczny kleszcz, On ma 3 mm, to jest takie pół paznokcia. Naprawdę jak idzie, to go widać. Tak? Mm -hmm. Do tego jest pan klesz, który jest ciut mniejszy i cały brązowy. Tak? Ale też jest taki spory i widoczny. I są osoby, które nawet jak taki kleszcz idzie im po skórze, to czują. Większość z nas nie czuje nimf, nie czuje dorosłych. Też są takie osoby, które czują dorosłego kleszcza, jak idzie, No też jest go łatwiej zauważyć. Ale tak naprawdę wszystkie kleszcze, stadia są groźne, dlatego że nie tyle kleszcze są groźne, co to, że są. Wektorem, taką strzykawką na choroby. No i te choroby są maleńkie, tak? bo to są i wirusy, i bakterie, i pierwotniaki. E, I co ciekawe, e, bardzo często jest tak, że to larwa zaraża się w czasie pierwszego posiłku jakimiś chorobami, ale jest pewien odsetek e, sytuacji, w których. Różnie, 10-20, w zależności od gatunku, nawet genogatunku, patogena, które matki przekazują w jaju dziecku. To znaczy, że kleszcz rodzi się już z takim pakiecikiem pod tytułem Wirus KZM albo parę bakterii boreliozy, i one też już mogą je przekazywać w czasie tego pierwszego posiłku. Rozumiem, czyli te wirusy, bakterie, które są dla nas niebezpieczne, mogą, kleszcz już może posiadać, albo może to występować podczas pierwszego posiłku. Czyli od kogo? Najczęściej od myszy lub od szpaków, Bo akurat w naszych warunkach to larwy kleszczowe żywią się na mniejszych zwierzętach, chociaż oczywiście jest ich na przykład też mnóstwo na sarnach, jeleniach, bo jak się... No to będzie trochę drastyczne. My z Wyciągamy już ze zwierząt, które nie żyją, kleszcze. No i na przykład z takiej sarny, to jak się ją zostawi na płachcie, to klesz się orientuje, że krew przestała lecieć i że obiad mu wziął nie żyje i one schodzą. I to, jak masz takiego, ktoś upoluje taką sarnę i ją szybciutko położysz na płachtę, to po 15 minutach kleszcze zaczynają ci schodzić. No więc potem zdejmujesz sarnę, bierzesz płachtę i tam sypujesz sobie do czegoś te wszystkie kleszcze. I mogą być setki takich larw kleszczowych na tutaj, tej dolnej części nóg zwierząt. Mhm. Ile kleszcz jest w stanie przeżyć bez krwi? To zależy, czy śpi, czy jest aktywny. Śpi, czyli w zimie 3,5 roku. Ile? Trzy, trzy i pół roku. Mhm. Czy jeżeli ja przyniosę kleszcza na swoim ciele do domu, to on jest w stanie tam przetrwać 3,5 roku? No, i jak będzie miał jakieś miejsce w podłodze, typu będzie jakaś szpara w podłodze albo, nie wiem, jakieś, będziesz miał ściany popękane, coś takiego, to, to tak. Są takie historie, jak na przykład w latach 90. modne było adoptowanie strychów. Szczególnie w kamienicach. Ja jestem z łodzi, to było tak, że wiesz, młode małżeństwa, młodzi ludzie właśnie adoptowali strychy, bo to były tańsze mieszkania. A tam wcześniej bardzo często gnieźniły się gołębie albo jakieś krukowate. No i potem wszystko wyremontowali, zrobili i zaczynało ich coś w nocy podjadać I budzili się ze śladami tak? albo z jakimiś alergiami. I się okazało, że właśnie te obrzeżki, o których mówiłyśmy na początku, po prostu głodne wychodziły ze szpar w podłodze albo w ścianach. Poczuły i, krew. Tak, bo poczuły dosłownie. obiad i się budziły. Wiesz, to zaskoczyłaś mnie tym, tym takim długim okresem. Ja wyczytałam, że rok kleszcz jest w stanie wytrzymać bez krwi, przeżyć. Ale ten okres mnie naprawdę zaskoczył. Zaskoczyło mnie też to, że kleszcze bardzo często kopulują na naszych ciałach. Tak, one generalnie mają taki system. No bo zobacz, pan kleszcz. On nie je. on jest cały taki właśnie ciemny, bo jest cały schizowany, a ponieważ kleszcze jedzą tak, że muszą się najeść, tak, stają się większe, o tak jak ten, tu tak, dupka im rośnie e, i dopiero potem sobie trawią. E, więc pan kleszcz nie może urosnąć, bo jest cały schizowany, może tylko troszeczkę zjeść, poza tym... Tutaj, gdzie w tym aparacie gębowym, w którym normalnie by mógł jeść, to on ma ujścia kanalików nasiennych, więc tak naprawdę aparat Czekaj, gębowy służy mu do kopulacji. Że samica tylko wgryza się w nasze ciało? Tak, znaczy samiec może troszeczkę spróbować coś, ale to niewiele mu da. No i samica się wbija w nasze ciało, i ponieważ samiec żyje krótko, nie może się odżywiać, to on nie ma zbyt wielu szans w życiu. On ma jeden strzał, żeby przekazać swoje geny. Mm -hmm. No więc to musi być strzał e, udany. No więc e, on, samce kleszczy nie szukają partnerek na trawie, na ziemi, tylko już na żywicielach najczęściej dużych ssakach, jeleniach, krowach, tak, dzikach e, i e, kopulują dopiero z samicą, która już jest częściowo najedzona. I można to zobaczyć, nie wiem, może potem dokręcimy, bo mam takie w próbówkach. To wygląda tak, że masz jednego kleszcza takiego najedzonego i drugiego wbitego tutaj. Wbitego, widziałam. I mhm. ludzie mówią, o kleszcz pasożytuje na kleszczu. Nie, to seksu kleszczy. Mhm. Powiedz mi, bo znowu mnie zaskoczyłaś tym, <laughs> że samice głównie żarują na, na naszych ciałach. A powiedz mi, dlaczego my nie czujemy tego wkłucia, tego przecięcia na skórka? Dlatego, że razem ze śliną kleszcza są nam odpowiednie substancje po prostu przekazywane. Kleszcz przecina naszą skórę, to jest bardzo małe ukłucie i przekłucie i pluje w nas po prostu, mówiąc zwyczajnie. Mhm. Wstrzykuje nam ślinę, a ta ślina zawiera substancje przeciwbólowe i także substancje antykolagulcyjne, czyli takie, które powodują, że krew nie krzepnie, ponieważ kleszcz pije przez taką rurkę. Naszą krew. No więc, żeby ona mu się tam nie zbrylała i żeby mu, prawda, się gdzieś tam nie musiał kasłać, tak, to właśnie taką substancję nam wrzuca. Te substancje są badane po to, żeby na przykład używać je w różnego rodzaju lekach, ale. Też w Stanach Zjednoczonych mamy ten sam, z tej samej rodziny i rodzaju kleszcze, ale persikulatus potrafi też wywoływać u ludzi, ślina persikulatusa, wywoływać wstrząs nafilaktyczne. W Europie to nie jest raczej notowane, ale w Stanach Zjednoczonych się zdarza, że właśnie samo pokłucie kleszcza i był na ten temat odcinek doktora House'a. Tak, to ciekawa. jak ktoś lubi, to polecam znaleźć sobie. Mhm. Gdy taki kleszcz już nas ugryzie, wbije się w, w naszą skórę, co robimy? Co polecasz? Nie panikujemy, mhm. wyciągamy kleszcza, dezynfekujemy. Koniec. Czyli nie jedziemy na SOR? Nie, no na sor że to nas mogą wyśmiać nawet. Mhm. Więc to jest ochrona osobista, wyciągamy samodzielnie. Mhm. Wyciągamy albo pęsetką, albo kartą. Nie polecam jakichś takich, są jeszcze Powiedz, rasa. co to jest karta? Karta to jest po prostu, wygląda jak karta kredytowa. To jest do kupienia w aptece? W aptece i w sklepie zoologicznym, mhm. bo tak naprawdę um, Ponieważ jest to wyciąganie mechaniczne takiego samego kleszcza na ludziach i na zwierzętach, to możemy używać te same narzędzia i tak samo zbudowane jak dla naszych zwierząt. Oczywiście warto je odkażać, jeżeli chcielibyśmy używać jednych, albo mieć na przykład jedną dla zwierząt, drugą dla ludzi. Ale to tak samo, więc jak wykupimy w zoologicznym pensetkę albo kartę, to też jej możemy użyć. To nie, to nie tak, że tylko dla psów i kotów. I ona ma. Taki rowek niestety nie mam, bo wiecznie rozdaję te, które y, mamy w katedrze. I po prostu podważamy. Jak mamy kleszcza, on jest wbity tylko tym rejkiem, tak? Nóżki tutaj, całe ciałko też. To jest nasza skóra. I ta karta po prostu jest takim, y, jak to powiedzieć, y, no, na przerwę, tak? Wkładamy i wyciągamy. Ten sposób. Fajne jest to, że podchodzimy z boku i nie łapiemy od góry, bo jak mamy pensetę, to musimy złapać tutaj za to twarde i wyciągnąć. I na przykład jak kleszcz już trochę urósł, to ktoś go mocniej ściśnie, a jak go ściśniemy, to wypluje w nas to, co miał w środku, czyli różnego rodzaju patogeny także. To samo jak ktoś chce wyciągać paznokciami. Tak. To też bardzo łatwo jest ścisnąć kleszcza. Dlatego warto użyć jakichś narzędzi, które zminimalizują jakby nasz kontakt z tym zwierzątkiem. Mhm. Jak nie wyciągać kleszcza? Tu Co jest bardzo, bardzo długa lista, jest. To proszę, poprosimy. Nie polecam przypalać papierosem. Jak byłam na studiach, mieliśmy taki sposób. Bardzo, bardzo głupi. bardzo. Mm -hmm. Ale ja wtedy mało wiedziałam o kleszczach. Myślę, że my wszyscy. Ej, nie smarujemy kremem Nivea. Mm -hmm. nie smarujemy masłem, nie smarujemy żadnymi olejkami, tak? bo też możemy znaleźć w internecie, że olejkiem takim siakim. Rzeczywiście, jak posmarujemy, to ten kleszcz sam wyjdzie. Ale dlaczego on sam wychodzi? Kleszcze oddychają takimi przedchlinkami, które są tu, w tych miejscach. Tak, w środku, na środku zwierzątka. I jeżeli posmarujemy go czymś, to odcinamy mu dopływ powietrza. Kleszcz się dusi. Zwymiotuje. Zwymiotuje i wychodzi. A nam chodzi o to, żeby nie zwymiotował. Mhm. Dlatego, że wszystkie właśnie wirusy, bakterie przenoszą się z kleszcza na ludzi w czasie wymiotowania. Rozumiem. A powiedz mi, kiedy mamy pewność, że wyciągnęliśmy całego kleszcza, i co w przypadku, gdy zostanie nam jakaś część? No, jeżeli może nam zostać, to hypostom, czyli ryjek, tak? Mhm. Bo on tylko tym jest wbity. Jak sobie pomyślimy, że na przykład kleszcz tak wbity, nie wiem, w bociana, nie? Leci z Afryki do nas. I nic. Albo biegnie na jeleniu, tak? 50 na godzinę. I nic. Nie spada. Tylko tym małym ryjkiem się trzyma, wbity w skórę. Cała reszta tutaj. I czasem dymda. miałam wrażenie, że te kleszcze jednak się głębiej wbijają i nie. razem z nogami gdzieś wchodzą. Go. Nie, nie. Ten hipostom wygląda jak taka rurka z piłą, zębatą z dwóch stron i po prostu trudno go wyciągnąć, bo on się klinuje. Jak chcesz go wyciągnąć, no to, to się blokuje i dlatego on musi chcieć wyjść. I wtedy wychodzi, bo też potrafi samo odpaść, jak się naje. Mhm. E, więc tylko to. To rzeczywiście w pierwszym momencie czasami jest trudno zobaczyć, no chyba że widzimy tego kleszcza i mamy jeszcze lubkę i zobaczymy, że ma wszystkie części ciała, zanim go zamordujemy. E, ale tak, to po prostu należy zdezynfekować i obserwować. Jeżeli coś zostało, to najczęściej się obierze. Tak? Mhm. Kiedyś była tak, e, nawet było w zaleceniach lekarskich, że trzeba wszystko wydłubać. Teraz już wychodzimy z założenia, że to nie ma sensu, bo tylko powoduje zabrudzenie rany i jakieś kłopoty. E, nasz organizm sam to usunie. Tak? Mhm. A jeżeli rozerwaliśmy kleszcza, to już to się stało. I jeżeli go rozerwaliśmy, no to i tak, jeżeli były wirusy i bakterie w jego płynach ciała, to i tak przeszły, i tak przeszły. I czy został kawałek hipostomu, który jest głównie z chityny, czy nie, to i tak nie wpływa na to, czy się zaraziliśmy, czy nie. Mhm. No to wyobraźmy sobie taką sytuację, że rozerwaliśmy tego kleszcza podczas usuwania. I co wtedy? Czy ja powinnam tego kleszcza zawieść na badania? Czy powinnam siebie przebadać? Znaczy tak. Y nie masz już czego badać, jeżeli chodzi o tego kleszcza, bo musisz mieć całego, żeby coś z nim Rozumiem. zrobić. I to jeszcze musi być odpowiednio zakonserwowany. Więc jak ktoś chce wysłać w kopercie albo w pudełku po zapałkach kleszcza do laboratorium, i dostać wynik, który jest wiarygodny, to niestety tak nie ma. I co jedyne, co można zrobić, to obserwować siebie. Oraz no, będzie historia osobista. Ja przeżyłam dwie choroby odkleszczowe w krótkim odstępie czasu. Właśnie przez to, że źle wyciągnęłam kleszcza, który się rozerwał, miałam go na łopatce. I po prostu chciałam to zrobić sama, bez niczyjej pomocy. No i wiadomo, że trudno w lustrze z tyłu pęsetką wyciągnąć kleszcza, On został rozerwany. I potem w tym miejscu miałam rumień wędrujący, po kuracji boreliozowej, w osłabieniu organizmu, po jakimś czasie miałam objawy babeszjozy. Bo to był taki kleszcz, który miał więcej niż jednego lokatora. Poczekaj, miałaś boleriozę i. Babeszjozę. Co to jest babeszjoza? Babeszjoza to jest tak zwana malaria północy. To jest choroba powodowana przez pierwotniaki, bardzo bliskich kuzynów malarii. I tak samo jak malaria, babeszjoza. E, wchodzi w czerwone krwinki, wyjada je od środka i powoduje silną anemię. Oraz w drugiej fazie rozwoju zjada komórki wątroby i też powoduje kłopoty z wątrobą. Bardzo niefajna choroba. Nie polecam na nią chorobować. Bardzo duże osłabienie organizmu, anemia. Chociaż bardzo szybko idzie schudnąć, tak. to, mm -hmm. to na pewno. To powiedz mi, jak... Objawy tych chorób to jest przede wszystkim w pierwszej kolejności rumień i powiedziałaś że rumień wędrujący. Co to oznacza? Tylko boreliozę i jest mhm. to jedyny specyficzny objaw boreliozy. Mhm. Rumień wędrujący, czyli czerwona plama, która uwaga nie swędzi i nie boli. Mhm. Bo czy ona się przemieszcza? Tak, do tego się przemieszcza. I to jest tak, że mamy takie pojęcie, że jak nas coś ugryzie, to to czujemy, tak? Bo mamy komary, jakieś gzy, coś takiego, to zawsze boli, puchnie, jest czerwone. Po pierwsze, kleszczy nie czujemy, a po drugie, rumień wędrujący nie swędzi i nie boli i często jest na kończynach. Jeżeli, kto, jeżeli nie mamy go tutaj na brzuchu, a to jest dość rzadkie miejsce występowania, tylko gdzieś na rękach lub na nogach i jeszcze bardziej z tyłu, to w ogóle tego nie zauważamy. Albo uważamy, że nam się gdzieś odniotło przy spaniu, albo gdzieś tam siedzieliśmy, a potem po dwóch dniach nie ma, więc nie ma problemu. No Mój zazwyczaj rozpoczyna się w tym samym miejscu, w którym byliśmy ukąszeni przez kleszcza. Okłóci, tak naprawdę, no więc ja rzeczywiście miałam swój romień wędrujący na łopatce. nie za... wiedziałaś od razu, o co chodzi? Nie, ja w ogóle pracowałam wtedy ciężko w lesie, przyjechałam do domu na weekend i pierwsze, co, po kilku tygodniach w lesie poleciałam z koleżankami do kina w centrum handlowym i na zakupy, i po prostu mierzyłam bluzkę w sklepie i wiesz, w takim lustrze, w przymierzalni, gdzie masz lustra ze wszystkich stron, zauważyłam rumień dopiero. Bo tak jak wracałam wieczorem z lasu, kąpałam się, to nawet nie patrzyłam w lustro, tylko szłam spać, wstawałam o piątej i szłam do lasu z powrotem, bo robiłam badania. I gdyby nie, nie ta przymierzalnia, to pewnie bym nie zauważyła. Więc wierzę, że ludzie mówią, że nie mieli rumienia. Prawdopodobnie mieli, tylko trudno go zauważyć. I to jest taki pierwszy objaw. Kiedy bakterie boreliozy są w skórze, one się potem przemieszczają do tkanek i potem zaczynają się inne objawy i one już nie są takie specyficzne, bo są podobne do zapalenia na przykład mózgu, czy do zapalenia serca, czy do zapalenia stawów. Um, i tutaj często, jeżeli ta choroba daje znaki o dopiero w drugiej fazie, ten proces diagnozy, jeżeli ktoś nie jest leśnikiem, albo wędkarzem, albo żołnierzem, i nie jest w takiej największej grupie ryzyka, niestety czasem się przedłuża. Tak? Bo... Jakie to będą objawy? Jakbyś mogła wymienić, bo to mnie, to mnie ciekawi. Gdy przegapimy ten rumień, co jest mhm. prawdopodobne, tak. o czym powiedziałaś na własnym przykładzie, to co potem? Potem najczęściej nasłamie w kościach mhm. i potem w zależności od tego, jaki gatunek, genogatunek boreliozy złapaliśmy, albo mamy zapalenie dużych stawów. I to dużych stawów, nie stawów rąk. Łokcie, kolana najczęściej puchną są czerwone i bolą. Mhm. Ja? E, mamy zapal e, e, porażenie nerwów. I najczęściej są to nerwy twarze. Także jedno oko możesz zamknąć, drugie nie. Albo jak coś się uśmiechasz, to się uśmiechasz półgębkiem. Ale też może być zapalenie opon mózgowych, czyli że po prostu totalnie cię paraliżuje i, i nie wiadomo co. Też może być zapalenie mięśnia sercowego. To akurat najrzadsza forma w naszych warunkach. Mhm. Więc to są takie sytuacje. Chroniczne zmęczenie nie jest objawem boreliozy. To bardzo wiele osób tak uważa. Też. Neuroborelioza może na początku w takiej fazie bardziej rozsianej dawać podobne objawy jak stwardnienie rozsiane. Mhm. I bardzo często, szczególnie u młodych kobiet, jest tak, że na początku bierze się te dwie choroby pod uwagę i pójdzie albo na jedną, albo na drugą diagnoza. Mhm. I to jeżeli chodzi o kleszczowe, o boreliozę. O boreliozę. Tak. A jeszcze wróćmy do tej boleriozy. To jest choroba wyleczalna, jeżeli tak. jest wcześniej. Zdiagnozowana? Znaczy ona generalnie jest wyleczalna, mhm. bo to jest tak, że my jesteśmy w stanie zniszczyć kranki boreliozy, dlatego że jest to choroba od zwierzęca, znana mniej niż 40 lat e, i tak naprawdę jakby krótko traktujemy ją antybiotykami. Mhm. Oczywiście to są duże dawki, no bo na przykład żeby weszło w stawy, tak, no to tam trzeba tego dość dużo. Są wyższe niż jak e, najczęściej przy zapaleniu płuc nawet. E, I to jest wyleczalne. Ale jedno to jest pozbyć się krętków boreliozy, a drugie to pozbyć się skutków choroby. Tak? Bo jeżeli ta choroba była późno wykryta, to na przykład już zniekształcenia w stawach zostają. Tak? Czy nawet jeżeli chodzi o zapalenie układu nerwowego, dość szybko wykryte się cofają. takie, które nawet wzro... Była taka historia opisywana przez lekarzy w Gdańsku, że młody człowiek stracił wzrok, z powodu właśnie neuroboreliozy, ale ponieważ jakoś to połączył z kleszczem i powiedział o tym lekarzom, i wdrożyli w kurację w ciągu miesiąca był zdrowy i odzyskał wzrok. Ale też jest mnóstwo przypadków, na przykład leśników, bo to tą chorobę w ogóle w Polsce dostrzegać i bardziej diagnozować i także rejestrować przypadki na początku lat 2000, Więc dopiero wtedy objęto leśników badaniami. To jest w ogóle no i... choroba, która jest wpisana na liście chorób zawodowych. Tak, mhm. dla nas tak. I wiele osób, które na przykład miały właśnie kłopoty ze stawami czy jakieś inne, dowiadywały się, że mają boreliozę. No i szły na korację antybiotykową i wcale nie pomogło, bo dalej bolało, bo dalej powykręcane. No bo to już było po prostu bardzo długo jakby skutki tej choroby, powikłania po tej chorobie zostają. Stąd jest ten problem, że wiele osób uważa, że ta borelioza jest niewyleczalna, bo coś zostaje. Dzisiaj mamy dużo większą świadomość boreliozy, dostęp do badań. Ich borelioza jest wykrywalna dużo szybciej niż 20 lat temu i naprawdę jest to choroba wyleczalna. Tylko też trzeba pamiętać o tym, że jedno to borelioza i skutki tego, że pasożytowały w nas bakterie, a drugie to skutki przyjmowania dużych dawek antybiotyków. O tak. czym się nie mówi. Tak, i że bardzo często te chroniczne zmęczenia, różnego typu alergie, jakieś inne problemy, które występują po kuracji antybiotykowej, są związane z tym, że na przykład wyjawiliśmy bardzo organizm, że mamy jakąś chorobę grzybicową czy grzybiczną, jak to się mówi? Jakoś na pewno. Jakoś na pewno, tak. Generalnie <laughs> jakiś grzybek, tak, zasiał nam się w organizmie i um, on nas osłabia. Tak? Mhm. Albo w ogóle na przykład nasze bakterie i pierwotniaki w naszym jelicie są bardzo wyjałowione i musimy je wzmocnić. Mhm. Tak? Czasami wątroba nie, ma kłopoty z tym, jak ten nadmiar antybiotyków przerobić. A wszystko ludzie jakby kładą do worka, że to następstwa boreliozy. boreliozy. A to... trochę następstwa, no bo następstwem tak. będzie to, że, że te, te antybiotyki przyjmować musimy, żeby się tego pozbyć. Tak, ale bardzo ważna w czasie tej Kuracji antybiotykowej jest dieta, mm -hmm. żeby właśnie nie przyjmować cukru, w właściwe jedzenie i naprawdę takie dawki antybiotyków powodują, że my musimy naprawdę dużo odpoczywać. Mm. Nawet jak nam się wydaje, że to nie jest takie konieczne albo że już się po tygodniu dobrze czujemy, bo to są antybiotyki, które trzeba przyjmować dwa tygodnie. No właśnie. I ja czytałam, powiedz, czy to prawda, że 14% populacji świata zostało zarażone tą boleriozą. Znaczy, Prawdopodobnie i to jest też tak, co, co że badaj. ma gdzieś, mm. tak, są takie społeczeństwa, gdzie te badania są przesiewowe, czyli na dużej grupie, mm. no i stąd są te prognozy, ale też trzeba pamiętać, że mamy różne genogatunki boreliozy mm. i mamy ich kilkanaście, a trzy w porywach do czterech, bo yyy, jed, nad jednym ciągle są badania, jeszcze nie jest jakby to na 100% potwierdzone, no ale przyjmijmy cztery genogatunki, są chorobotwórcze. Mm -hmm. Więc tak naprawdę, jak tutaj siedzimy, to pewnie, jakbyśmy poszli na badanie obecności przeciwciał, to ja będę mieć na pewno. Myślę, że <laughs> też mogłabym mieć. A może się okazać, że ma, miałaś na przykład niepatogeniczną boreliozę. Mm -hmm. nie? To tak samo to, to, widzę, że łatwiej ludziom to zrozumieć, że są takie boreliozy, które są dla nas groźne, i takie, które są niegroźne od czasu COVID-u i przechodzenia bezobjawowego COVID-u. No tak, to, 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 to dobre porównanie. Czy jest sens zrobić test na boleriozę? Czy takie testy są dostępne w aptekach? Znaczy, to są testy. Znaczy tak, możesz sobie kupić nawet na stacji benzynowej i w aptece taki test, w którym masz sprawdzić, czy była bolerioza w kleszczach. Że masz kleszcza? I go A, tam rozgniatasz, mieszasz i wrzucasz na taki też taką płytkę, jak znamy z testów na COVID i na grypę. No i zobaczymy, czy coś wyjdzie. Ja takie testy kupuję i na zajęciach z dziećmi używam i pokazuję, czy coś było, czy nie. No i to robi fajne wrażenie, ale no, wartość tego dla nas jest żadna, poza takim zaspokojeniem ciekawości. Dlatego, że jak wyciągniesz z siebie kleszcza i zrobisz to w miarę szybko yy, i sprawdzisz, czy miał boreliozę, to nie jest powód, żeby dać ci antybiotyk. Tak? Dokładnie, bo on mógł, ta ślina, czy wydzielina, nie, niekoniecznie dotarła do naszego krwiobiegu. Tak, szczególnie, że akurat mechanizm przekazywania przez kleszcza boreliozę człowiekowi jest dość długi. I zajmuje od 24 do 48, czasami w niektórych wypadkach 72 godzin. Czyli istotne jest raczej to, żeby w czasie wiosny i lata codziennie wieczorem po kąpieli sprawdzać, czy nie mamy kleszczy je na bieżąco wyciągać, niż kupować testy i sprawdzać, czy miały boreliozę. To jedno. Druga rzecz, że są testy, które można zapłacić tak, w punkcie pobrań krwi w szpitalu, w laboratorium, czy poprosić swojego lekarza. Zawsze są płatne, ale można albo pójść prywatnie, albo ze skierowaniem od lekarza. Ale to nie jest test na obecność boreliozy. Tak? To jest test ELISA na obecność przeciwciał. Czyli mieliśmy kiedyś kontakt. Jakby wielu z nas zrobiło test na obecność no, jak się nazywa ta choroba? Wścieklizny. Mhm. To okazuje się, że prawie połowa populacji w niektórych krajach ma przeciwciała na wściekliznę. A przecież wścieklizna jest chorobą śmiertelną, więc jak? Tak? E, więc tutaj obecność przeciwciał na boreliozę nie oznacza, że jesteśmy chorzy. Tak? Oznacza, że mieliśmy kiedyś kontakt z boreliozą. Albo chorobotwórczą, albo niechorobotwórczą. To, czy jesteśmy chorzy, dają objawy, plus można to potwierdzać testem, ale to jest test z wyboru, a nie jest testem koniecznym. Niestety bardzo często, no, znaczy nasza ciekawość, czy właśnie takie. Ja myślę, że to też w dużej mierze wynika z tego, że w Polsce lekarze nie mają dużo czasu dla pacjenta, więc pacjent sam stara się Próbuję, znaleźć, tak, tak, próbuje. Więc ludzie robią testy, nie rozumieją ich. Nie rozumieją, co oznaczają i potem chcą leczyć wynik testu, a ponieważ lekarz ich nie chce leczyć, no to idą prywatnie i niestety są całe grupy em, biznesmenów, chyba trzeba powiedzieć, em, czasami mających się lekarzami, którzy przepisują drogie kuracje, witaminowo, antybiotykowo, nie wiadomo jakie, z ziółkami em, ludziom po to, no, żeby po prostu. Em, zarobić, a jak... Ktoś, kto był zdrowy, bo nie miał boreliozy, tylko kiedyś miał z nią styczność, dlatego ma wynik dodatni, Jasne. A napcha się takimi różnymi medykamentami przez kilka miesięcy, to zdrowy nie będzie. Wiesz, dlaczego ja Cię tak o to podpytuję? Bo ja znam bardzo dużo przypadków w swoim środowisku osób, które zmagają się teraz z jakimś stanem zapalnym stawów, z problemami związanymi z żywieniem. I okazuje się, że bardzo prawdopodobne jest to, że zostali kiedyś ukąszeni czy ukłuci mhm. przez kleszcza, nie wykryli tego szybko i gdzieś tam się to po latach odzywa. Są tak, jakby odroczone efekty nieleczonej, boleriozy, nie wiem. No może być borelioza, ale to drugie, co mówisz z kłopotami z żywieniem, to też jest taka sytuacja, że można być uczulonym na czerwone mięso. Dlatego, że jeden z elementów śliny kleszcza e, też powoduje e, takie produkcje takich przeciwciał, które później e, są podobne do białek z kotletów, tak? Z czerwonego mięsa. No i tutaj to też może być, ktoś się źle czuje po zjedzeniu bersztyka tatara, czy czegoś takiego. I w Polsce są już przypadki. Nawet jeden pan, który właśnie tak, miał kolega. to zdiagno zdiagnozowane, pisał do mnie <noise> maila, się pochwalić. Nie wiem, czy jest czym, ale to o tej chorobie już pisano jakiś czas temu ze Stanów Zjednoczonych, bo tam te badania nie zawsze się no, dla do lekarzy, którzy do tak. tego doszli, bo to, tak. to nie jest takie częste. Mhm. Mhm. To, to akurat jest dość rzadka alergia, ale też jakby do, dodatkowa choroba, której się można dabawić dzięki kleszczom. Mhm. Um, wiesz, ja. Mam z tym trochę problem. Ja nie chcę podważać tego, że ktoś jest chory, czy że to jest od kleszczy, ale bardzo często się spotykam z czymś takim, że łatwiej winić kleszcze, albo choroby odkleszczowe, mhm. niż na przykład nasze złe nawyki, czy tryb życia, mhm. czy szukać innych chorób. Mhm. Bo mimo wszystko, ta diagnoza choroby odkleszczowej, jak to nie jest kazetem, to nie jest wyrok, więc da się leczyć, a inne choroby o podobnych objawach czasem mogą być wyrokiem. Mm -hmm. Więc ostatnio winienie kleszczy za szereg różnych stanów ludzi jest bardzo popularne. I ta borelioza i neuroborelioza bardzo często jest wymieniana przez osoby, które po prostu prowadzą niehigieniczny tryb życia, bo nadmiar, np. Na praca 5 dni w tygodniu po 10 godzin w korporacji, a potem weekend bardzo dużego wysiłku fizycznego, bo pomaga na stres, wcale nie buduje naszego organizmu. Tak. Mhm. Powoduje po jakimś czasie wycieńczenie, i na to wycieńczenie, i na stałe bóle głowy naprawdę nie bierzemy czystka, tylko odpoczynek. Mhm. Mm okay. Miałam wokół siebie taki przypadek. Ale chcesz powiedzieć, że yy, yy, silny organizm jest w stanie obronić się przed. Yy... Jak przed Chorobami odkleszczowymi. Okej, okay, no oczywiście ma to sens. Czy znaczy nie chodzi mi o to, że wiesz, hmm? ponieważ choroby odkleszczowe są stosunkowo nowe, a boimy się nowych rzeczy. Mm -hmm. W dodatku, ponieważ tutaj ciągle wiedza się rozwija, więc coś, co było aktualne 5 lat temu, niekoniecznie jest aktualne mm -hmm. dzisiaj. To też dodatkowe legendy i nadbudówki są bardzo prawdopodobne. A czasem mamy taką wiesz, w głowach taki mechanizm, żeby siebie usprawiedliwać i nasz styl życia, czy nasze wybory, a zrzucać nawet czynniki zewnętrzne. I tym czynnikiem zewnętrznym czasami właśnie, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, jest kleszcz, a nie zastanawiamy się na tym, czy tryb życia, jaki wybraliśmy jest tak naprawdę dobry, czy jesteśmy dobrzy dla siebie w ten sposób, mhm. czy nie. I znam też przypadek bliskiej mi osoby, która po prostu przestała chodzić i telefon, mam boreliozę, zrób coś. Odpoczynek był jej potrzebny. Po tygodniu leżenia na oddziale okazało się, że można chodzić. To teraz podpytam Cię o prewencję. Czy są, kiedy możemy spodziewać się szczepionki na boleriozę? Bo na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych szczepionka jest. I tutaj też moje pytanie i taka ciekawość, kiedy najlepiej szczepić się? Czy jest jakiś przedział wiekowy? Czy jedna szczepionka wystarczy? Mm -hmm. To kazatem. to jest. Bardzo dobrze znane szczepienie, bardzo dobrze tolerowane, nie ma NOP-ów. To widać po lośnikach i po wojskowych, bo to są jedyne dwie grupy w Polsce, które są obowiązkowo szczepione. I można już ją stosować po ukończeniu pierwszego roku życia. Są trzy dawki, i to jest tak, po, po miesiącu, że znaczy pierwsza albo po dwóch tygodniach przyspieszonym, albo po miesiącu i potem po trzech, i potem po pięciu latach do 60, po sześćdziesiątce, to trzy lata. Um, I Szczepiłaś się? Oczywiście. Ty to ty tak. <laughs> to ja rozważam. Tak, tak. Ja tak, zresztą to jest też tak, że ja wokół siebie widzę skutki nieszczepienia. Mhm. No z racji wykonywanego zawodu tak, też Tak, tak. bo to jest w ten sposób, że szczepią cię jak zostaniesz pracownikiem, dopiero. Nie szczepią cię, jak jesteś studentem, czy znaczy przynajmniej nie szczepili jak jesteś studentem czy uczniem technikum. I stąd na przykład miałam współlokatorkę na studiach, która właśnie w szkole średniej przeszła KZM. I też widziałam, co z jej zdolnościami poznawczymi i, i takim właśnie poczuciem zmęczenia. Powiedzieć o tych objawach i różnicą między boleriozą a mhm. zapaleniem opon mózgowych. Znaczy skończę jeszcze te szczepionki. Tak. E, więc mamy taki normalny jakby system, ale jest też przyspieszony. I tak naprawdę marzec, kwiecień to jest świetny czas na to, żeby się zacząć szczepić, jeżeli na przykład planujemy wakacje, czy chcemy dzieci mhm. wysłać na kolonie i się o nie boimy. E, z drugiej strony teraz kleszcze są aktywne cały rok, więc kiedy się nie zacznie, to i tak dobrze. E, i obecnie Instytut Spraw Pacjenta i firmy farmaceutyczne mają taki program, w którym właśnie szkoły średnie leśne współpracy z samorządami, mogą częściej refundowana tych szczepionek. Też jest teraz program od tego roku dla samorządów określania tego, czy powinni na to zwracać uwagę. Więc są już takie programy. Też niektóre uczelnie, które kształcą leśników, też zaczynają być w takich programach. Są też kraje, w których szczepienie na KZM jest obowiązkowe, takie jak Austria. I w krajach ościennych wokół Polski jest bardzo dużo przypadków. W ostatnich trzech latach w Polsce był specjalny program. Można było do laboratorium Uniwersytetu Stoku Medycznego wysłać próbki pacjentów. Z podejrzeniem zapalania mózgu. No i okazało się, że mamy tych przypadków w Polsce dwa razy tyle niż sądziliśmy. I wygląda na to, że tego kleszczowego zapalania mózgu jest dość dużo. I jest to choroba groźna. I ja znam takie też przypadki moich na przykład studentów, którzy w czasie studiów my mamy praktyki różnego typu, no i właśnie na tych praktykach się zarazili. Mhm. Czy tak jak mówiłam, w czasie szkoły średniej. Więc. Ta choroba jest w środowisku. To powiedzmy o objawach, w sensie yy, czym różni się od boleriozy? To jest wirus i ma przebieg dwufazowy. Podobnie jak COVID. Mm -hmm. tak? Czyli mamy taką pierwszą fazę, potem jest spokój i potem jest druga cięższa. Pierwsza faza to taka grypa z bólem głowy. Potem jest spokój i potem jest druga faza, która yy, to właśnie zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych, rdzenia kręgowego. Ogromny ból Głowy, paraliż, bardzo wysoka temperatura. No, i to jest coś, czego nie można leczyć, bo na te wirusy nie mamy lekarstw. Choroba rozwija się od 2 do 27 dni po pokłudziu przez kleszcza. Czyli te szczepienia absolutnie mają sens. Tak. A jak statystycznie yy, dochodzi do, do zarażenia, zakażenia? Bardzo trudno bada się w kleszczach kazetem, dlatego, że trzeba mieć, trzeba mieć przyżyciowe kleszcze. A kleszcze bez jedzenia przeżywają 3-4 dni. Więc jak się je złapie, to po prostu trzeba je błyskawicznie ładować do laboratorium. Więc tutaj tego za dużo nie ma. No, rejestrowanych mamy w Polsce 400 coś, 500 przypadków rocznie. Ale to na pewno nie jest prawda. Tak? To znaczy, to jest... prognozujesz, że jest tego więcej. Dużo więcej. Mhm. E, dlatego, że mamy wiele zapalenia mózgu rejestrowanego w szpitalach, bez e, których nie znamy przyczyny. To czym kończy się ta choroba? Porażeniami. Znaczy, najprościej to wytłumaczyć w ten sposób, że mamy coś takiego jak poudarze. Czyli nie możemy ruszyć ręką, nogą. Tutaj na przykład mięśnie nam się w ogóle wstępują, tak? Yy, mamy kłopoty z mówieniem, nie umiemy liczyć, mamy zaniki pamięci. Jest szczególnie groźne u dzieci, dlatego że taka choroba u dziecka potem waży na całym jego życiu, na jego zdolnościach intelektualnych, tym, jaką szkołę skończy, jak będzie żył. Yy, więc yy, warto rozważyć szczepienie u dzieci, naprawdę. No i to jest jedyna prewencja, jaką mamy. I też znowu w moim środowisku zaczęto te 20 lat temu szczepić leśników. I tacy moi najstarsi koledzy, tak, emerytowani, to dla nich to po prostu musi, tak? To nie ma dyskusji. Na no, przykład, teraz mamy młodych doktorantów, którzy mówią, a szczepić się, nie szczepić, tak. I przychodzi, że emeryt oczywiście, że się szczepić. Bo ja miałem takiego kolegę, co to wylądował na wózku po kazetę. Mm -hmm. Więc my, my już tak bardzo nie widzimy skutków przez to szczepienie grupy zawodowej, a w innych miejscach to ciągle widać. Więc też jest często tak, że ludzie nie wiedzą, że to było kazetę, mają te powikłania. Bo jest bardzo ciekawa rzecz, że jedna trzecia osób przechodzi w ogóle bezobjawowo. Jedna trzecia objawowo, z tym jedną fazą i jedna trzecia z dwoma fazami. I nawet ci, którzy przeszli bezobjawowo, mogą mieć powikłania. Więc na przykład myślą, że mieli udar. I też e, współpracuję z lekarzami. Na przykład jedna z pań profesor opowiadała, że przyszedł człowiek, którego mieli leczyć na inną chorobę. E, a z przebiegu leczenia i tego wyszło, że, że to była choroba odkleszczowa właśnie, która zaatakowała układ nerwowy, która, która była pod spodem jakby, czyli która była wcześniej. Czyli jak leczyli go na jedno i na drugie, to potem pan, który myślał, że jest sparaliżowany i nie będzie nic robił, wrócił do chodzenia po górach. Więc to też jest bardzo pozytywne. Wracając do szczepionki na boreliozę, to jest w trzeciej fazie badań klinicznych w Europie i miejmy nadzieję, że niedługo już będzie wprowadzona. Oczywiście niestety większość szczepionek nie idzie tak szybko jak szczepionka dla Covid, więc pewnie jeszcze za 2-3 lata będziemy musieli poczekać. No ona na razie nie ma jakiejś to, to nie jak kazetem, że 90 parę procent skuteczności. No ale już 60-70% skuteczności dla osób, które przynoszą codziennie z pracy kleszcze, myślę, że jest to bardzo jest ważne. Dużo. Tak. Na zakończenie naszej rozmowy, żeby nie było tak negatywnie, czy żebyśmy też tych kleszczy nie obwiniali, tak jak powiedzieli, za, za całe zło, i też nie zniechęcili ludzi do leśnych spacerów, które są cudowne, do korzystania z zieleni, do kąpieli leśnych, do chodzenia boso po, po trawie. Powiedzmy o tej profilaktyce, którą e, możemy e, wdrożyć w nasze życie, możemy się zabezpieczyć przed e, tymi chorobami. Co by to było? Długie spodnie. Mhm. To jest podstawa, dlatego że w badaniach wyszło nam: 70% kleszczy ląduje na naszych łydkach. Mhm. Więc e, długie spodnie, latem cienkie, e, zimą grubsze. E, Najlepiej całe buty. Tutaj to chodzenie boso po trawie yy, trzeba potem się dobrze obejrzeć. No i właśnie, wracamy do domu, bierzemy prysznic, bo kleszcze chodzą po naszej skórze i można je zwyczajnie spłukać. Nie czekamy do wieczora. I oglądamy nasze działo, szczególnie w, oglądamy miejsca z cienką i ciepłą skórą, czyli zgięcia, łokci, pod kolanami, pachy, pachwiny. Tak? I tutaj miejsca wokół włosów. Za uszami też, szczególnie u dzieci, głowa jest narażona. Na no, dorosłych to tak do pasa, bo idą, idą z dołu do góry. No i wyciągamy te kleszcze i obserwujemy. Obserwujemy, czy nie mamy właśnie jakiejś gorączki, czy nas nie łamie w kościach. I co jakiś czas obejrzmy się od, od góry do dołu w lustrze, albo poprośmy bliską osobę, żeby zobaczyć, czy nie mamy jakiejś czerwonej plamy, której nie zauważamy. Mm -hmm. Jeszcze biorąc pod uwagę to, co mówiłaś, yy, i ta świadomość, yy, że ja mogę przynieść tego kleszcza do domu i on niekoniecznie musi się wbić od razu, tylko może przebywać na moim ubraniu, więc chcę wyprać to ubranie. Przy jakiej temperaturze zginie kleszcz? Każdej, bo przecież w wodzie to się zwyczajnie utopi. E, tak, wytrzymywanie ubrań. To jest to, o czym zapomniałam, mm -hmm. to jest bardzo ważne. Właśnie jak pracowałam w lesie, kiedyś, wiesz, ubranie robocze po prostu kładłam w łazience na podłodze. Tak? E, I wstaję rano, wchodzę do łazienki, a tam po podłodze, tak elegancko kleszczu idzie, nie? Tak? Ale skąd? Od, obok patrzę, w spodnie złożone w kostkę. No. Mm -hmm. To już wiedziałam skąd. No właśnie. Czy jakieś środki polecasz? Spryskiwanie, może jakieś nowinki, o których nie wiemy. Nie polecam. Znaczy, ja wiem, że dla wielu osób jest to bardzo ważne i to im pomaga psychicznie, tak? Że się zrobili wszystko, co mogą. Ale w środki, które na siebie pryskamy, one parują. Parują, szczególnie jak jest ciepło, jak się ruszamy, tak? no bo wytwarzamy więcej ciepła i to trzeba często powtarzać. Poza tym część osób jest w różny sposób uczulona. Też chciałabym przed robieniem samemu różnych specyfików z olejków. Lawendowa mikstura, nie? Tak. Albo czosnkowa? Mm, o to tym bardziej nie. Lawendowa jeszcze może przejdzie. Zresztą dobra, tak naprawdę udowodnione działanie na kleszcze jest jedynie geranium. Mhm. takiego zapachu olejku cytrynianowego. Taki trawa cytrynowa i geranium. Kiedyś babcie miały na, na tych, zawsze były w domu takie roślinki niepozorne. I to jest udowodnione w badaniach. Wszystko inne to raczej reklama. I det to środek wymyślony przez armię amerykańską. On też jest skuteczny. Tyle, że właśnie trzeba Uważać na stężenia. Jak robimy coś sami, to nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, więc tutaj możemy na przykład dać za duże stężenie i potem po prostu się uczulić, tak? Albo sparzyć sobie skórę. Kolejna rzecz to to, że to trzeba poprawiać. To znaczy co godzinę psikać. Więc jak ktoś będzie sobie nastawiał budzik w czasie spaceru po lesie, żeby się popsikać, to OK, ale ja tam zawsze zapomnę. Mhm. Bo zajmuję się czymś innym. I dla mnie jest problem z tymi środkami taki, że bardzo często ludzie się popsikają i czują już się spokojni i zaniedbują te inne, bardziej podstawowe sposoby ochrony przed kleszczami, a tak naprawdę najlepszą sposobą ochrony przed kleszczami jest ochrona mechaniczna, czyli nie dać się pokłócić. Mm -hmm. I jeszcze muszę cię na koniec zapytać, bo myślę, że wiele osób dba o swoje zwierzaki domowe i szczególnie dbamy właśnie o to bezpieczeństwo przed kleszczami chronimy, stosując różnego rodzaju obroże. Tabletki, kropelki, a nawet zastrzyki u weterynarza, które w w wprowadzają w krwiobieg zwierzątka jakieś, jakąś substancję chemiczną i nie wiem jaką, i nie wiem czy ona jest bezpieczna, skoro przez miesiąc czy przez długi okres ten kleszcz, jeżeli się wbije, to on umiera. Czemu my takiego czegoś nie mamy? Trwają badania i już ostatnio były doniesienia o tym, że w Stanach już dopuszczono, no ale w Stanach jest inne prawo farmaceutyczne mm -hmm. niż w Europie, środek. Dlatego, że te środki właśnie, to wymagane są długie badania, szereg elementów, które muszą spowodować, że to będzie bezpieczne. A takim podstawowym środkiem, który się daje zwierzętom, to permetryna. Permetryna to jest, uwaga, wyciąg z chryzantemy. Mhm. E, I y, to jest substancja, która działa paraliżująco na układ nerwowy kleszcza. Ona działa generalnie paraliżująco na układy nerwowe zwierząt bezkręgowych. E, na kręgowce nie. No ale wiadomo, że jak coś paraliżuje jak kogoś, no to nie bardzo chcielibyśmy, żeby sparaliżowało także nas. Tak? I tutaj to używanie dla ludzi jest dużo mniejsze. Poza tym taki środek nie chroni przed kleszczowym zapaleniem mózgu. Będzie chronił przed boreliozą, dlatego że jeżeli kleszcz zostaje porażony i odpadnie po kilku godzinach to nie zarazimy się boreliozą, ale KZM przenosi się już w kilkanaście minut, dlatego że przenosi się z pierwszym plunięciem śliny kleszcza do naszego organizmu. Więc nawet jakbyśmy brali takie tabletki czy zastrzyki, to i tak nas to nie zwalnia z tego, żeby pomyśleć o szczepieniu na KZM. Mhm. Super. Na zakończenie, Jakiś op zakończmy optymistycznie, żeby nie straszyć kleszczami, a żeby zachęcić do leśnych aktywności. Um. Las wygładza duszę. Jak chcemy sobie poukładać o głowie, to najlepiej idźmy między drzewa, dlatego że polski filozof przyrody, pan profesor Henryk Skolimowski, mówił, że najlepiej nie odpoczywamy wśród form nieregulantnych, a tymi formami są właśnie drzewa leśne. Ania, dziękuję Ci za rozmowę. Wam, moi drodzy, jeżeli podobał się Wam odcinek, a mam nadzieję, że poruszyłyśmy bardzo ważne kwestie, to dajcie lajka, udostępniajcie, komentujcie, jeżeli macie pytania. Bardzo chętnie na nie odpowiemy. Życzymy Wam dobrych, zdrowych, leśnych spacerów. Korzystajcie śmiało z, z naszej matki natury. A my widzimy się w kolejnym odcinku Bunkra Nauki. Do zobaczenia.